Podczas ostatniej wizyty w bibliotece natrafiłam na album Edwarda Dwórnika. Bardzo spodobały mi się obrazy, na których malował kolorowe miasta. Dowiedziałam się również, że czerpał do nich inspiracje ze swoich podróży. Postanowiłam więc wyruszyć na wycieczkę. Wybrałam okolice Radomia i miasteczka pod Radomiem. Chciałam sprawdzić, co takiego ciekawego można znaleźć podczas takiej wędrówki. Spakowałam kanapki, herbatę w termos, kolorowe papiery i fru! O, cóż to za wspaniały okaz! Usiadłam na krawężniku i rozłożyłam narzędzia do pracy. Zamiast farb użyłam kolorowych papierów. Okleiłam pudełko, wycięłam okienko, drzwi i firanki. Nie zapomniałam też o nazwie ulicy i numerze domu. I co myślicie? Zobaczcie, jakie drzwi! Zrobię szybki szkic i może wykorzystam je później. Edward Dwórnik był malarzem. Jego najbardziej znane obrazy pochodzą z cyklu Podróże autostopem. Jeździł od miasta do miasta, dowiadywał się o nich różnych ciekawostek i umieszczał na płótnach najważniejsze budynki. No dobra, wszystko mam, więc ruszam dalej. No to dopiero odkrycie. Takie miejsce. Muszę koniecznie coś z tym zrobić. Wyjmę zielony i niebieski papier i zrobię z tego jeziorko. Biorę swoje krzesełko i jadę dalej. Ale giganty! O, i bociek! Znalazłam w samochodzie szpileczkę i od razu przyszło mi do głowy, że zrobię wiatraczek. Pospaceruję trochę, może coś mnie jeszcze zainspiruje. Natrafiłam na ciekawy budynek z oknami. Takiego dużego budynku jeszcze nie mam, więc stwierdziłam, że zrobię. Może do czegoś mi się przyda. Moja wycieczka zakończyła się na osiedlu z blokami. Bardzo podoba mi się w nich to, że są takie kolorowe i takie wysokie. Niesamowite wrażenie robią te wszystkie malutkie okienka. Narysuję je na swoich pudełkach czarnym mazakiem. Właśnie wróciłam z fantastycznych wakacji. Jestem z powrotem w mojej pracowni i chcę Wam pokazać, co zrobiłam z tych wszystkich elementów, które zebrałam podczas wycieczki. Jak zauważyliście w filmie, można znaleźć dużo ciekawych inspiracji, spacerując po uliczkach w mieście, na łące czy w parkach. Postanowiłam zebrać to w całość i zbudować swoje miasteczko. Zbudujcie miasto, w którym żyjecie, lub wymarzone miasteczko, w którym chcielibyście mieszkać. Możecie do niego dodać figurki, zwierząt, tajemnicze stwory, które będą się przechadzać po ulicach, tak jak robił to Edward Dwórnik na swoich obrazach. Porana, dobranoc, bo już księżyc świeci.